Witam, jestem nad Białą Przemszą w Błędowie. Niestety do 26 lutego jest zakaz wstępu do lasu. Czmychniemy bokiem. Chcę zobaczyć, czy w błędniku, w którym nagrałem łosie w zeszłym roku, coś się kręci. Idąc tutaj mostem, znalazłem w rzece 4 odcięte nogi. Myślę, że należą do łosia. Jak zginął, tego nie wiem. Może gdzieś był potrącony. Może ktoś go skusował i po prostu został tu gdzieś sprawiony w okolicy i te nogi wrzucone zostały do rzeki. Pokażę je na ujęciach. Bardzo dużo drzew z pomarańczowymi kropkami. Mam ze sobą kamery, ale zastanawiam się, czy w ogóle jest sens je tu stawiać. W zeszłym roku pod koniec stały prawie miesiąc i mało co nagrały. W lesie całkowita cisza, nie słychać nawet ptaków. Idę w kierunku miejsca, gdzie kiedyś filmowałem łosia. Widziałem stary trop.
pachnie świeżo ściętym drewnem. Ostatnio rosły tu jeszcze drzewa. Teraz widzę wycięty jakiś pas. Idę cały czas tym wyciętym fragmentem lasu. Wszędzie tylko drobne tropy. Że łosiek nigdzie tu nie przechodził. Chciałem gdzieś zostawić kamerę, ale nie wiem gdzie i co będą chcieli. Także sobie odpuszczę. A przez miesiąc stały tu 3 kamery. Tylko w pierwszym tygodniu nagrały łosie, a potem same sardy. Tak na wzmocnienie. Będę chciał podjechać jeszcze w jedno miejsce, ustawić kamery. Bo jak będą leżały w plecaku, to nie będę miał wam co pokazać. Także zbieram się stąd, dorzucę jakieś filmy z łosiami z okresu, kiedy tu to nagrywałem. I widzimy się wkrótce. Mm-hmm.